witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiejszy hol będzie takim prawdziwym holem zakupowym, ponieważ wszystkie te rzeczy, które dzisiaj pokażę, są nowe, to znaczy mają około miesiąca, troszkę więcej niektóre i są efektem moich zakupów internetowych, oczywiście rzeczy używanych z drugiej ręki oraz zakupów w lumpeksie, bo ostatnio zostały już otwarte lumpeksy i oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności robiłam nowe zakupy i to naprawdę bardzo fajne. No i tak kochani, zacznę od tego, że pierwsze pokażę Wam rzeczy, które kupiłam na Vinted jeszcze za czasów, jak nie chodziłam po ciuchowcach, jak większość z nich była też zamknięta. No więc moją taką jedną z pierwszych zdobyczy od ostatniego hola, czyli od czasu, kiedy już rzeczy Wam pokazywałam poprzednio, jest sukienka. Przepiękna sukienka. To jest sukienka, kochani, od Dolce & Gabbana. Kupiłam ją na Vinted za 40 zł. Jest metka, rozmiar S, więc jak na taką firmę to bardzo dobra cena i jestem przezadowolona z tej sukienki. Jest, ma przepiękne detale, taką koronkę bardzo, bardzo ładnie zrobioną i ogólnie na wierzchu tego materiału jest taki ażurowy, koronkowy materiał naszyty. Bardzo podoba mi się taki efekt ciemnej koronki położonej na jasne tło. To jest takie pudrowo-różowe tło. Bardzo pasuje mi taki kolor i bardzo podoba mi się ten efekt. Jest, ma bardzo ładny tył. Zobaczcie, tutaj mamy zdjęcia z sesji z programu o butach eleganckich. Część wtedy skupiałam się właśnie na obuwiu, ale byłam właśnie ubrana w tą sukienkę, bo już wówczas miałam tą sukienkę. Ona ma około 5 tygodni jest u mnie. Bardzo piękna sukienka. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Następna rzecz to taka bluzka aksamitna z Zary. Ma bardzo fajne wiązane rękawki z takimi małymi bufkami tutaj. I ogólnie też już pozowałam w jednej sesji zdjęciowej w tej bluzce do jeansów. Zobaczcie sobie na zdjęciu, tak wygląda. Generalnie ta bluzka jest bardzo praktyczna. Będzie na pewno super na imprezy takie letnie, wieczorne, kiedy jest troszkę chłodniej. I w ogóle bardzo fajnie wygląda, fajnie się ją nosi. Podoba mi się. Kosztowała około 7 zł również przez internet. Moi drodzy, przy okazji zobaczcie na mój strój, który mam dzisiaj na sobie. Te spodnie, takie szerokie dzwony z wysokim stanem, kupiłam ostatnio za 20 zł po otwarciu Tucholandu. Oczywiście są limity osób, które wchodzą do sklepu, dezynfekcja dłoni, trzeba nosić maski i tak dalej, ale wszystko myślę jest dosyć bezpiecznie zorganizowane, nie ma tłumu w sklepie, jest dosłownie jedna, dwie osoby i można bezpiecznie robić zakupy. Ja w każdym razie przy okazji robienia już innych zakupów, na przykład spożywczych, byłam w tych sklepach, nie jeżdżę oczywiście tam specjalnie codziennie, żeby się narażać dodatkowo, ale uważam, że spodnie są przesuper, są z H&M-u, z takiej kolekcji, która była robiona razem z JP&J Baker, to jest taka firma projektująca tkaniny, piękne, luksusowe tkaniny, niektóre ciuchy z tej kolekcji nawet mają na sobie wzory Turnera, słynnego brytyjskiego malarza. Uważam, że przepiękne wzory, w ogóle bardzo ciekawa kolekcja i bardzo potrzebne mi były takie cienkie, długie spodnie, bardzo przewiewne, bo te spodnie są z wiskozy. No i zobaczcie, tutaj jeszcze mam troszkę za szerokie je w pasie, mimo że to jest rozmiar S, to dla mnie ta S-ka jest mimo wszystko w pasie dosyć luźna, więc ja sobie to związałam taką szarfą w stylu japońskim trochę. Chińskim, w każdym razie wschodnim, w stylu takiego troszkę jakby pasa obi. Podobało mi się połączenie tych tkanin, więc postanowiłam użyć to jako pasek, bo właśnie mam troszkę luzu w tych spodniach, ale myślę, że je sobie po prostu trochę zwężę w pasie, będzie mi w nich znacznie wygodniej. Bardzo mi się podoba materiał, są przewygodne, są bardzo mięciutkie i chciałam właśnie takie spodnie z wysokim stanem na lato. Także myślę, że super zakup, kosztowały 20 zł w second handzie. I to jest zakup sprzed kilku dni, także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych spodni i na pewno będę je wiele lat nosić. Tak te spodnie wyglądają. I kochani, postaram się zrobić stylizację i za tydzień wypuścić nowy odcinek haul lumpeksowy stylizację, czyli z tymi rzeczami, które tutaj dziś mam, a jeszcze ich
nie stylizowałam, zrobię taki krótki odcinek i pokażę Wam, do czego będę je nosić. Te spodnie już, jak widać, są wystylizowane, ale mam jeszcze kilka innych pomysłów, więc pewnie zrobię jeszcze jakąś inną stylizację z nim. Następna rzecz, jaką kupiłam też w Ptiholandzie, za naprawdę małe pieniądze, to było 10 zł, tak mi się wydaje. Oczywiście nie mam już tych metek, ponieważ wyprałam wszystkie te rzeczy, bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim wyprałam, wyprasowałam gorącym żelazkiem, żeby to było jednak bezpieczne. No i taki żakiecik kupiłam, taką narzutkę na lato. Bardzo lubię takie rzeczy, bo są praktyczne i bardzo często się przydają. Myślę, że jest fajny. Może teraz ten pasek troszkę tutaj zaburza kompozycję, ale zobaczcie sami, całkiem fajnie to, wydaje mi się, wygląda taka narzutka z taką modną teraz falbanką w fajnym, uniwersalnym kolorze popielata. W zasadzie będzie do wszystkiego pasować, do letnich spodni, sukienek, spódniczek. Całkiem fajny ciuszek mi się wydaje. Ja jestem bardzo zadowolona i to jest 100% bawełna, naturalny materiał, nie będzie w tym się człowiek pocił. Ciekawa jestem, która z tych rzeczy Wam się najbardziej spodoba. Piszcie oczywiście w komentarzach, co się Wam najbardziej podoba, co jest według Was najlepszym lookiem. Przy okazji chcę Wam pokazać też suknię, którą co prawda nie kupiłam, ale jest to suknia z odzysku. Otrzymałam ją od mamy mojej przyjaciółki z Limanowej. Bardzo piękna suknia, ona jest zupełnie nowa, ma jeszcze metkę tutaj ze sklepu. Nie wiem, z jakiego powodu ktoś ją udał. Jest z naturalnego jedwabiu, jest to nawet napisane, ale jest to również na metce. I kosztowała ona, moi drodzy, $399, więc naprawdę całkiem droga suknia. Tak jak mówię, jedwabna, jest na mnie dobra. Nie będę Wam teraz pokazywać, pokażę ją kiedyś w programie o sukniach, ale na sobie nie będę jej pokazywać. Ale zobaczcie, jest bardzo ładna, ma takie piękne rozcięcie wzdłuż nogi. To wygląda bosko, naprawdę. Jest na mnie troszeczkę szeroka w biodrach. Tutaj wszystko jest pięknie dopasowane i bardzo ładnie wygląda. Niestety właśnie w biodrach sukienka jest na mnie ciut za szeroka i będę musiała tutaj porobić zaszewki, także będę ją troszeczkę przerabiać. Ale warto, bo jest piękny materiał i jest mega, mega elegancki. No i kochani, w ostatnich dwóch tygodniach po otwarciu Ciuchowców udało mi się kupić świetne skóry. Ostatnio w programie o naturalnych tkaninach mówiłam dosyć sporo o skórach. Pokażę Wam te dwie skóry, które kupiłam. Jedna kosztowała 30 zł, była przeceniona, zaraz Wam powiem z ilu, z 80 zł aż, także dosyć drogie to było. I kupiłam ją za 30, także świetny zakup według mnie, tym bardziej, że jest to bardzo oryginalna rzecz. Oryginalna włoska kurtka Rina Cimento, czy Rina Cimento, nie jestem pewna, jak to się czyta, ale jest to znana firma, dosyć taka właśnie dobra firma. I to jest żakiet skórzany, który jest bardzo ciekawy, ma jedynie uszkodzoną podszewkę. O, widzicie, tutaj będę musiała ponaprawiać tą podszewkę i troszeczkę tą skórę reanimować, ze względu na to, że gdzieniegdzie są takie powycierane miejsca, które wymagają pielęgnacji. Ale bardzo fajne, ciekawe rękawki, takie designerskie, powiedziałabym. Jest to coś takiego ekstra, naprawdę na jakąś fajną okazję można w tym już wyjść gdzieś, nawet pokazać się w jakimś takim bardziej ekstrawaganckim ujęciu. Skóra jest przemięciutka, bardzo fajnej jakości, także to jest rzecz, którą na pewno będę używać. Może na eleganckie okazje, ale jakieś ekstra wyjście, ale na pewno będę to używać, bo to jest rzecz, której naprawdę na co dzień nie jest wcale tak łatwo znaleźć. Druga skórzana kurtka to coś trochę oldschoolowego. Chciałam właśnie taką vintage'ową kurtkę. Kiedyś miałam podobnym kolorze brązową, ale ta kurtka już była na mnie i za wąska, i taka zbyt sztywna. Tutaj również skóra brązowa jest taka sztywnawa, nie jest taka miękka jak w tamtej kurtce, ale to jest kurtka moim zdaniem trochę w takim stylu dzikiego zachodu, więc pasuje tutaj taka sztywniejsza skóra w takim żakietowym kroju z dekoltem V. Ona ma nawet guziki, które odpruje, bo nie mam kołnierza do tego. Całkiem ciekawy krój z pasem. Myślę, że to będzie super wyglądało do jeansów jasnych, właśnie do jasno-niebieskich, takich klasycznych. Spróbuję zrobić jakieś fajne stylizacje z tą kurtką. Jest ona na mnie dobra rozmiarowo, mimo że to jest MK, ale taka mała raczej. I myślę, że będzie fajnym takim uzupełnieniem, takim właśnie troszkę vintage'owych stylizacji z jeansami, czy nawet z jakąś sukienką. Kurtka jest ciekawa i od dawna polowałam na coś takiego cieplejszego troszkę, ale też w takim właśnie
takim właśnie stylu bardziej grubociosanym. Ta kurtka kosztowała 40 zł, więc nie bardzo tanio, ale jak na odzież skórzaną, jak na kurtkę w bardzo dobrym stanie i ciekawym kroju, to uważam, że też spoko zakup i będzie na wiele lat. Następne dwie rzeczy pokażę Wam męskie. Tutaj mam męską koszulę, którą również kupiłam w ostatnim czasie. Taka kolorowa koszula w kwiatki dla mojego chłopaka. On bardzo lubi takie wzory kwiatkowe i naturalne, ogólnie motywy zaczerpnięte z natury. I bardzo fajnie wygląda do niebieskich oczu właśnie taka z niebieskimi motywami roślinnymi koszulka. Bardzo fajnej firmy, These Glory Days. Scandinavian Design, czyli jest to taka jakaś niszowa firma skandynawska. Ja bardzo lubię takie firmy, bo one zazwyczaj mają świetną jakość i rzeczywiście ta koszula ma przepiękną bawełnę, jest bardzo ładnie uszyta. W ogóle bardzo podoba mi się jej wzór. Też kosztowała ta koszula około 10 zł. No i następna rzecz, też męska, to są buty, takie całkowicie skórzane tenisówki, czy też trampki, trudno powiedzieć. Buty sportowe w każdym razie całkowicie skórzone. Wszystkie wkładeczki w środku, na zewnątrz są skórzone. Mają takie troszkę podwyższone zelówki. To jest bardzo, bardzo fajny bucik na lato i był już noszony ostatnio. Jest super wygodny. Buty kosztowały około 20 zł również. Także no jak na skórzane buty, super cena. Bardzo fajna firma Annie Nord. Rozmiar 41. No buty są w idealnym stanie, nigdy nie noszone. Zresztą widać w środku, że w ogóle nie jest to zniszczone. Bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Uważam, że takie właśnie rzeczy warto kupować w second handach. Kolejne butki, które kupiłam ostatnio, to już butki dla mnie. Kosztowały około 15 zł te buty. Chyba dokładnie 15 zł właśnie. Są to buty firmy Tamaris, z takiej soft serii, miękkiej serii. Oczywiście całkowicie skórzane prócz podeszwy. Takie balerinki z gumką, bardzo wygodne, bez żadnych wkładek sztucznych i mają taki fajny detal tutaj. Fajnie wyglądają do tych skórzanych leggingsów, które kiedyś pokazywałam i ostatnio właśnie nosiłam właśnie do tych bucików. Świetnie wyglądają te buty i są bardzo wygodne. No, dawno nie miałam tak wygodnych butów. Jeszcze kupiłam kilka rzeczy z firmy Harry Potter, oryginalnych koszulek. Dwie koszulki były dla mojego brata. Koszulki kosztowały od 12 do 16 zł, zależnie od samego modelu koszulki, ale są to rzeczy, które są dosyć drogie, ponieważ to są oryginały. W związku z tym jedna z tych koszulek wędruje do mojej uczennicy w nagrodę. Jest to naprawdę świetna koszulka, przepiękna, Ravenclaw Team Quidditch. No w idealnym stanie, naprawdę, w dodatku jest już całkowicie wystylizowana, wyprasowana i gotowa do użycia. No i teraz ostatnie dwie rzeczy, to są rzeczy do domu. Pochwalę się Wam, bo udało mi się kupić coś naprawdę ślicznego. Jedna rzecz będzie dla mamy mojego chłopaka. Jest to taki obrazek przedstawiający anioła stróża z dwojgiem dzieci przechodzących po mostku. Jest to taka vintage'owa rzecz w ślicznej, starej ramce. Ta ramka jest taka dosyć zniszczona, ale w tego typu rzeczach to właśnie dodaje uroku, że te rzeczy są niby zniszczone, ale widać, że jest to starość. Jest to super wykonana rzecz. Oczywiście to jest jakaś tam reprodukcja przedwojenna, czy prawdopodobnie przedwojenna. I w takiej starej ramce nawet widać, że tutaj ten tył jest taki właśnie stary, niewymieniany. Także jest to na pewno oryginalny obrazek. W ogóle ten obrazek bardzo mi się podoba. Ma super stylistykę i uważam, że jest po prostu odjazdowy. Pomyślałam o akurat, że nie zatrzymam go sobie, tylko oddam, bo ta osoba jest takim troszkę aniołem stróżem i zasługuje właśnie na taki obrazek, który będzie ją chronił. Zapłaciłam za ten obrazek bodajże około 14 zł, także jak to taki naprawdę stary, śliczny obrazek, to jest bardzo mało. No i ostatnia rzecz z ciuchowca, którą ostatnio zakupiłam i której jestem bardzo dumna, to taki oto drewniany aniołek. Kochani, takie rzeczy czasami są przeaczane przez ludzi, no bo wśród innych bardzo kolorowych przedmiotów to się nie wyróżnia. To jest taki po prostu brązowy, drewniany aniołek w stylu barokowym. Tutaj ma taką małą zawieszkę z tyłu do powieszenia na ścianie. Można to zawiesić na jakiejś wstążce.
No i kochani, mam znajomego, który mieszka w Holandii, który jest znawcą takich staroci i rzeczy, i wysłałam mu zdjęcia tego aniołka. Okazało się, że to jest oryginalny, XIX-wieczny, ręcznie rzeźbiony aniołek, prawdopodobnie z jakiegoś kościoła albo domowej kapliczki. Tutaj ma nawet takie coś na świeczkę, więc można to użyć jako takiego wiszącego świecznika. Naprawdę jest przepięknie wykonany. No naprawdę piękna rzecz. Zapłaciłam, kochani, za tego aniołka 7 zł. Niesamowite. No, jest to prawdziwy, można powiedzieć, antyk. Coś przepięknego. Nie rozumiem, dlaczego nikt tego nie kupił, bo na pewno nie byłam pierwszą osobą, która to oglądała. No ale ludzie też nie znają się na takich rzeczach i czasami nie dostrzegają, jeżeli coś jest w takim niepozornym kolorze, niemalowane, niekolorowane, że może być to rzecz wartościowa. Także zwracajcie uwagi, bo czasem można znaleźć prawdziwe skarby. To jest przepiękna rzecz, jedna z najładniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek znalazłam w second handzie. I w ogóle nawet na targach staroci. Przesuper i przepiękna sprawa. 7 zł. Niewiarygodne. Szukajcie skarbów. Jeszcze a propos tego aniołka, to właśnie ten sam znajomy, żeby uniknąć nieporozumień, dał mi taką radę. Napuść wody do umywalki i wsadź aniołka. Jeżeli pływa, to znaczy, że to jest prawdziwe drewno, wysuszone drewno, i znaczy, że to jest oryginał, a nie żadna podróba z gipsu, która jest tylko zrobiona i wygląda jak drewniane. No i okazało się, że oczywiście pływa, czyli jest to drewno. Jeżeli macie kiedykolwiek wątpliwość, czy coś jest oryginalne, czy to jest tylko jakaś gipsowa podróbka, to możecie wypróbować ten sposób. Kochani, to już wszystko w tym holu zakupowym. Za tydzień hol stylizacja, czyli spróbujemy wystylizować ciuszki z dzisiaj. Do zobaczenia i oglądajcie regularnego vloga w następny poniedziałek. Dziękuję za wszystkie polubienia. Dziękuję za subskrypcje, za komentarze. Komentujcie i piszcie, czy może Wam się udało coś fajnego kupić, albo co najbardziej z moich ostatnich łupów się Wam podobało. A także zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnijcie przycisk powiadomień. Cześć! Pozdrawiam też wszystkich. Welcome. Przy okazji przepraszam za to dzisiejsze światło. Kiedy zaczynałam zdjęcia i ustawiałam, to wszystko było w porządku, nie było w ogóle słońca i myślałam, że będzie super jednolicie i nie będę musiała włączać oświetlenia. Okazało się, że w trakcie zaczęło się to zmieniać i efekt jest taki, jaki jest. Dlatego załączyłam dodatkowo zdjęcia tych rzeczy, żeby w ogóle było widać, co pokazuję. Rina się... Rina Szczim, pozdrawiam też wszystkich, welcome.